Wsiąść do pociągu byle jakiego, Maryla Rodowicz, jak powiedziałem ze sceny, zadzwoniłem do pani Maryli, bo się znamy i mówię, czy mogłaby ofiarować tą piosenkę, zrobilibyśmy z tej pieśni jakąś pieśń rewolucyjną, buntu. Ona powiedziała, tak, jeżeli to chodzi o kolej, to jest, mam duży sentyment, parę przebojów zresztą, tantiemy płynące w moim przedziale, wszyscy trzej, prawda, wsiąść do pociągu byle jakiego i inne utwory kolejowe, chyba mam ze cztery takie przeboje. No to powoduje, że Maryla jest pewnie związana silnie. Jedna okładka z płyt właśnie przedstawia ją na takim wielkim kole zamachowym właśnie lokomotywy. No więc pobłogosławieni przez panią Marylę, ośmieleni również przez różnych ludzi, którzy nam zaczęli wtedy pomagać, bo nagle się okazało, że człowiek, który rekonstruuje samolot, który kiedyś przeleciał przez ocean, jakiś RD, coś, już nie pamiętam, on mówi, ja będę latał nad tą stacją. Ktoś mówi, a ja mam ogórki. A ktoś coś innego i z tego zlepiliśmy zupełnie bez budżetu imprezę, na którą przyszło ponad 1000 osób. Zaśpiewaliśmy gromko. Na następny rok była kolejna piosenka i znowu było ponad 1000 osób i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to właśnie, jaki ten piknik ma wygląd, w jaki sposób powstaje, że to nie jest tak bardzo dopieszczona impreza, wskazuje na to, że grono miłośników kolei w Polsce jest niezmierzone. Tymczasem wydaje się, że można by było pokusić się o może jakiś konkurs, być może jakieś pióro powinno się złamać na jakimś podkładzie kolejowym, prawda, szynach, miłości, zwrotnicach, szlabanach i innych tam semaforach, bo na tym można sporo jeszcze nabudować. Niektóre zwroty takie tekstów piosenek są już wyświechtane, no może poza sępem miłości, prawda, który jest niedościgłym wzorem nadal, jeśli chodzi o wenę twórczą. Natomiast właśnie ta cała otoczka stacji kolejowych, tej takiego monotonnego stukania, tego myślenia, które i rozmów, bo proszę Państwa, środki lokomocji takie właśnie transportu publicznego, to są nasze konfesjonały, my tam opowiadamy o wszystkim, kto nas rzucił, jakaś miłość, co żeśmy zjedli. O stanie śledziony się kiedyś dowiedziałem jednego pana, naprawdę bardzo dokładnie. Więc skoro tak, to jest jakieś miejsce publicznego zaufania. Jakiegoś po prostu, no właśnie, ciepła tam się doszukujemy, co nas otwiera. Nie zabierajmy sobie tych pięknych wspomnień i opiszmy je w piosenkach. Ja wielki leń i tak się zaczął właśnie mój echowy dzień. Pakuję bagaż, przekręcam klucz i wkrótce biegnę, ile sił na dworzec już. Tam na peronach codzienny gwar, a z nieba ciurkiem leje się lipcowy żar. Lecz ja z emocji nie czuję nic, chcę jak najprędzej ruszyć i w celu być. Pospieszny pociąg, 8:02, do ciebie wkrótce wiezie mnie. Turkoczą koła, aż się serce naprzód rwie. Pospieszny pociąg, jest jakieś światełko w tunelu, ono zostało wyrażone 2 milionami złotych, które dostał ten szlak kolejowy na wymianę niezbędnych starych, zepsutych elementów, jakieś podkłady zostały wymienione, jakaś szyna. Dzięki temu po tych torach jeżdżą pociągi retro. To z kolei powoduje, że ktoś tam ukroi chleba i posmaruje smalcem, ktoś sprzeda mineralną. I to właśnie na tym to ma polegać. Coś się dzieje na tej bazie właśnie tego ruchu turystycznego. Odkrywamy Beskid Wyspowy.